Siema Wito, akwarium. Tak zaczynamy, ponieważ wam chciałem coś pokazać. Jeszcze tyle ikry nie wiedziałem u Akar Electric Blue. O, z tej strony nie będzie widać, ale no jest tego tam pół kurde kokosu. Poszła matka, babcia, ale nie wiem z którym, bo te młodzieniaszki podrosły. Wiem, że walczyły tutaj o dominację. Tu jeden jest troszkę, ma coś skubnięte na głowie, ale jest tu jeszcze dwa osobniki takie dość większe, które szybko odrosły. I nie wiem co tam, kurde, kto tam z nią poszedł, wtarło. Ktoś poszedł, w każdym razie pilnuje ikry. Dawno nie miałem, teraz się przejdziemy do kotłowni. Nie będę pauzował, a wam przejdę sobie tak. No cóż, w końcu dotarły do mnie krewecie. Powiem wam, że aklimatyzuję już, nie wiem, 5 godzin. I zaraz będę wpuszczał. Jak widzicie, jest locik od kruchluwa, taka normalna po prostu. Leci sobie z tego zbudzieńczka, bo one tutaj lądują. W końcu się doczekają. 3 dni. Powiem wam, że nie brałem. Nie brałem jakiejś tam przyspieszonej przesyłki, bo mówię, nie jest zimno, to są krewecie. Fajnie zapakowane w stereboxy. Ja tam nie robię takich filmów z unboxingu. Powiem wam, że jak go spakowałem, to myślałem, bo zamówiłem 20 sztuk, myślałem, że będzie dupa, że mi tylko 10 dali, ale po prostu był na tej pompeczce, czy nie wiem, czy to jest przyczepione. I po prostu faktycznie jednak jest 20 sztuk. Teraz to więcej daje, bo to podkręciłem teraz, bo mówię, nie będę czekał aż nie wiadomo do której godziny, żeby je wpuścić. No i w końcu doczekały się nowego zbiorniczka, znaczy takiego tylko dla siebie. I myślę, że będzie im tutaj nieźle. Widzę, że tam jakieś ślimaki są jeszcze. U mnie to się zawsze gdzieś tam za lęknie. Tu będą miały spokój, bo tutaj nie ma takiego ruchu. W sumie troszkę żałuję, bo mogłem sobie dać tę kostkę z drugiej strony. A ryby, które mam obok w akwarium, są troszkę płochliwe. Nie wiem, czy z natury, czy dlatego, że to jest na wejściu. Ale ich wam nie pokażę. One są na osobny odcinek. Jak widać, kablozę pochowałem. Nie ma kabli, a wszystko weszło sobie po prostu pod spód. Musiałem wszystkie poprzekładać kable za jedną z nóg tego regału. Wszystko podpinałem, troszkę mi się zeszło, no ale nie widać tego gołym okiem, widać to, że jest pod spodem, a tam mi nikt nie zagląda, więc nie jest źle. Dzisiaj troszkę się orobiłem ogólnie przy akwariach. No to nie są jakieś tam wybitne krewetki. Ja tam nie jestem majstrem w krewetkach neokardina, ale wszystkie przeżyły, jakby szły 3 dni i za niedługo będę je wpuszczał. Oby mi się chowały i sobie fajnie żyły. Dobra, tyle co z tego majstru. No jeszcze wam pokażę, jeszcze mam końcówkę żywego pokarmu. Tutaj są larwy komara. I jak widzicie, żyją, czekają. No dobra. Goście przyszli, także ja się żegnam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Witaj.